nie sposób myśleć o sobie samym i znaleźć prawdę o sobie, określić się bez takiego kontemplowania dobroci Bożej. Dopiero w porównaniu z tą dobrocią Bożą człowiek poznaje, jak bardzo jest ocieniony przez zło. I stąd dzisiaj Izajasz też mówi o ludziach, którzy wyjdą z krainy cienia, którzy wyjdą z mroku, z daleka. Z daleka syn marnotrawny był widziany przez Ojca. Z północy i zachodu. Zwróćcie uwagę, nie ma wymienionego południa i wschodu. Jest jakichś ciemności. Ale dla nich jest to orędzie dobre. Zabrzmijcie weselem niebiosa. I w tym tekście izajaszowym kontemplujemy Boga, który mówi coś niewiarygodnego. Mówi, nawet gdyby matka o tobie rodzona zapomniała, o swoim niemowlęciu, to ja o tobie nie zapomnę. Aż trudno uwierzyć w takie słowa, że Bóg ma takie zainteresowanie wobec każdego z nas, większe niż matka wobec niemowlęcia. Chyba wśród ludzi trudno znaleźć kogoś bardziej skupionego w uwadze niż matka wobec niemowlęcia. A Bóg mówi, czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, a nawet gdyby ona zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. To jest taki nasz też taki dylemat, bo nam się wydaje, że Bóg się nami specjalnie nie interesuje, ponieważ nie widzimy Go tak bardzo aktywnego w naszym życiu. Mało zresztą widzimy, bo jesteśmy z północy i zachodu, z ciemności. Ale prawda jest inna. On przez swoją wolność wobec nas, przez szacunek do nas, specjalnie nie narzuca się, nie wtrąca się, nie przymusza nas. Stoi tak dyskretnie z boku, ale nie zapomina. Słyszeliśmy przecież w Ewangelii, że nawet każdy włos na naszej głowie jest policzony i z każdego niepotrzebnego słowa zdamy rachunek. Wszystko jest dokładnie rejestrowane. Żydzi nazywali ten rodzaj uwagi Boga wobec człowieka księgą życia. Czyli, że wszystko tam jest w tej księdze wspomnień zapisywane, rejestrowane. Wszystko, co przeżywamy. I to jest taki macierzyński obraz Boga, ale w Ewangelii już mamy bardziej ojcowski. Jezus zaraz po tym, jak uzdrowił w szabat tego człowieka, który był ślepy od urodzenia, czyli dał dowód jakiejś bardzo dobrej woli, bo nawet w szabat uzdrawiał. Nie? W szabat nie musiał uzdrowić, a on nawet w szabat uzdrowił. No i oczywiście za ten nadmiar dobroci, pamiętamy, był bardzo oskarżany. Wynikła kłótnia z tego powodu. I on mówi, ojciec mój działa i ja działam. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg jest ojcem, który chce nawet więcej niż przewidują prawa natury uczynić dla człowieka. Taką dobrocią do nas wychodzi. Ale tym więcej Żydzi usiłowali go zabić. Im więcej on okazywał dobra, tym więcej jakby zła spotykało go ze strony ludzi. I to jest takie bardzo ważne dla nas, ponieważ przyglądamy się krzyżowi Jezusa Chrystusa. I patrząc na ten krzyż, widzimy te ręce Boga, ręce Syna Bożego, nieustannie otwarte, ale zranione, ukrzyżowane. I mimo przebicia, i mimo przybicia, one ciągle są otwarte. Bóg nie rezygnuje ze swojej i macierzyńskiej, i ojcowskiej miłości wobec nas, mimo tego, że zachowujemy się wobec Niego gorzej niż na pewno nie jak dzieci. Na pewno nie jak dzieci. Robimy wszystko, żeby Jezusowi i Bogu przez Jezusa uniemożliwić obdarowanie nas miłością. Uganiamy się za każdą inną, byleby tylko ta miłość do nas nie dotarła. I dzisiaj do mnie tak specyficznie dociera właśnie ten obraz krzyża i jego otwartych dłoni takich ojcowskich, macierzyńskich, takich rodzicielskich. Tak patrzmy na to, jak On chce nas wszystkich ciągle przyjmować, mimo tego, że my Go odrzucamy. I dopiero kontemplując tą dobroć Bożą, zaczynamy rozumieć niestosowność, to bardzo delikatne określenie,
złość, naszą złość wobec Boga nawet wtedy, kiedy po prostu się Nim nie interesujemy. Kimś, kto mówi, ja nie zapomnę o Tobie, nawet gdyby matka zapomniała o niemowlęciu. A my lubimy o Nim zapominać, nie pamiętać o Bogu. Ileż razy łapiemy się na odsuwaniu natchnień, które nas przywodzą do modlitwy, albo uciekamy od wyrzutów sumienia, albo od tych natchnień Ducha Świętego, które słyszymy w sercu, które nam mówią, przyjdź do Boga, zrób coś dobrego, módl się, czytaj Biblię, idź do spowiedzi. To cały czas jest spychane. Ignorujemy Go po ludzku, chociaż On nie zapomni o nas, nawet gdyby matka zapomniała o niemowlęciu. Filozof Edith Wyslogard określiła naszą cywilizację jako cywilizację osieroconą. Ale nie dlatego, że Bóg nas osierocił. Myśmy Boga osierocili. Wreszcie sami żeśmy się pozbawili. Ludzkość, cywilizacja ludzka uniemożliwia Bogu docieranie do nas. Mimo tego, że ten Bóg stał się bardzo ludzki w Jezusie Chrystusie, taki na naszym poziomie. Syn cieśli z Nazaretu. Osierocona cywilizacja, ludzie czynią wszystko, żeby to Ojcostwo Boże, to Macierzyństwo Boże do nich nie docierało. Dzisiaj wieczorem właśnie się nad tym zastanawiamy, w naszych drobnych życiach, detalicznych dróżkach, ileż to razy w ciągu dnia, w ciągu ostatnich dni, tygodni, zrobiłem unik, żeby nie być ukochanym. To paradoks, nie? Całe życie uganiać się za miłością, a kiedy ona już stoi u drzwi i puka, ta miłość przez wielkie M, to my udajemy, że nas w domu nie ma. Samego siebie oszukiwać, że wszystko inne oprócz Boga da mi więcej ciepła, czułości, zainteresowania, miłości niż Bóg. A kiedy ten wielki Bóg z wielką miłością, otwartymi ramionami przychodzi i chce nas przytulić, to my Go krzyżujemy, żeby już dalej się nie posunął w obdarowywaniu miłości. Taki paradoks. Straszny paradoks. Wraz za tym abortowaniem miłości Bożej poza nawias cywilizacji, no dzieje się coś takiego, że też się wypiera ojcostwo. Wypiera się ojców. Nie ma rodziny, nie ma ojca, nie ma z kim się utożsamić. Miliony ludzi zatrzymało się na poziomie dziecka, bo nie ma na przykład ojców. Nie ma kogoś, kto by przekazywał miłość ojca. Jeden z filozofów, Karl Jaspers, nawet powiedział, że cała cywilizacja Zachodu wchodzi w etap utraty samoświadomości. Że jest to właściwie ostatni etap naszej historii, bo przestajemy odnosić nasze istnienie do kogokolwiek. A tylko człowiek wtedy siebie rozumie, kiedy widzi Boga. Siebie widzi, kiedy wpatruje się w Boga. Wie, w jakim jest sytuacji, w jakiej kondycji, jaki ma status istnienia, dopiero kiedy odnosi się do Pana Boga. Kiedy czytałem Dzieje Apostolskie, to bardzo mnie to jakoś poruszało bardziej może niż dziwiło, że apostołowie udzielając to miłość Bożą i poganom, i Żydom używali gestu nałożenia rąk. Nakładali ręce na głowę, wzywali Ducha Świętego, Duch Święty stępował na nich i ta miłość Ojca i Syna stawała się własnością tej osoby. Człowiek miał dostęp do miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym, czyli cieszył się życiem wiecznym, szczęściem, rozkoszą nieba już teraz. Nazywano to zesłaniem Ducha Świętego, czyli właściwie wejściem w miłość Ojca i Syna. I ten gest, nałożenie rąk, Duch Święty, który pociesza w miłości człowieka głodnego na miłość, chorego na miłość. Jezus też tak powiedział, ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy. Bóg chce dać tą miłość swoją. I ta miłość przychodzi w Duchu Świętym do nas. Ten Duch
powołał do życia zabitego na ciele Chrystusa, jak mówi święty Piotr w swoim liście. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Ten duch wskrzesza Łazarza. Ten duch odpuszcza grzechy. Co to jest ten duch? Ta miłość. Ten... miłość Boga. Wierzymy, że jest Bóg, ale czy go w sobie mamy? Czy go dopuszczamy? Czy otwieramy mu drzwi? Bo naprawdę nie musi być wielki grzech, żeby zrobić unik przed Bogiem. A to już jest początek grzechów. Opuszczenie w spotkaniu się z Nim. Co innego oczywiście wiedzieć, co to jest miłość, a co innego doświadczać miłość. Co innego jest wiedzieć, co to jest miłość, ale zupełnie co innego jest kochać i być kochanym. Rzeczywiście tego doświadczyć. Bóg jest miłością. Ale czy chcę tylko o tym wiedzieć, że Bóg jest miłością, czy też chcę się przekonać i doświadczyć tego i przeżyć to, że On jest miłością. Że ta miłość mnie dotyczy konkretnie, jest we mnie, pali się we mnie jak ogień. Więc mówię wam, bracia i siostry, że apostołowie, kiedy pragnęli wypełnić kogoś tą miłością Ojca i Syna, czyli Duchem Świętym używali tego gestu, kładli ręce na głowach błagających o obecność Boga w ich życiu. To ważny gest, bo on tutaj też jest jakoś proroczo zarysowany w krzyżu, kiedy Jezus wyciąga te ręce. To tak jakby kładł te ręce na wszystkich, na całą ludzkość. I ludzkość oczywiście mu się właściwie odwdzięczyła, bo wbiła dwa gwoździe w te dłonie. Pamiętam, jak mój ojciec kładł swoją dłoń na mojej głowie. Bardzo lubiłem ten gest jako mały chłopiec. I czynił to z miłości, chcąc mi dać odczuć szczególną bliskość, czasem nawet mnie pogłaskał. Jako dziecko czułem się bardzo zadowolony, szczęśliwy, bezpieczny, powiedziałbym nawet, kiedy czułem tą dłoń na mojej głowie. Coś z ducha mojego ojca wchodziło wtedy we mnie. Czułem ciepło jego dłoni na mojej czuprynie i było mi z tym bardzo dobrze. Rodzice to czynią po to, aby dać wyraz swej troskliwej miłości, ale też po to, by dziecko czuło, że nie jest sierotą. Że z rodzicami łączy je wyjątkowa więź. Jezus powiedział do apostołów, nie zostawię was sierotami. Mówi te słowa, chociaż zapowiada odejście. Ale mówi, nie zostawię was sierotami. Odejdę do Ojca, ale nie zostawię was. Dam wam Ducha Świętego. To jest moją obecność pośród was. Moją i Ojca. Sierocie żyjącemu w oddaleniu od Ojca nie wystarczy informacja, że gdzieś daleko mieszka Ojciec. I nazywa się tak i tak. Znamy takie wypadki kogoś osieroconego czy porzuconego przez Ojca, dziecko, które wiele lat poszukuje później swojego Ojca w innych mężczyznach, w innych matkach, w innych ludziach. Albo zupełnie rezygnuje z tego, bo nie doświadczyło tego właśnie, choćby prostego gestu dotknięcia jego głowy i zamyka się, bo nie wierzy w to, że już kiedyś może doświadczyć miłości ojcowskiej. Że ojciec ich przytuli, położy rękę na głowie, powie, jesteś moje dziecko kochane. Dla takiego przeżycia wiele osób straciło wiele lat. I nie zawsze się to udawało. To musi być bardzo cenne przeżycie. Spotkałem takie osoby, które przez kilka lat poszukiwały swoich rodzonych ojców i pamiętam jedną osobę, która mi mówiła, że wreszcie go wyśledziła, szła ulicą za nim przez pół miasta, doszła do domu, on drzwi zamknął, poszedł do środka i nie wiedział, że jego córka za nim idzie. I ona stała przed drzwiami i tęskniła, nie? Chciała zadzwonić, żeby ten ojciec otworzył drzwi i wyobrażała sobie, że dotknie jej głowy rękami. I tak stała sparaliżowana przed drzwiami chyba z pół godziny czy ileś i odeszła, bo bała się. Iść przez całe miasto, iść przez całe życie, żeby spotkać dłonie, które obejmą moją głowę i dadzą mi ducha miłości ojcowskiej. To nawet w sposób naturalny, czyli w normalnych układach takich naszych, ludzkich, jest jedną z najpotężniejszych sił, które człowieka motywują. A teraz przenieśmy to na poziom człowieka, dziecka Bożego i Ojca Boga, który jest taki, że nawet matka by zapomniała o dziecku, a on nie zapomni. Czy my sobie uświadamiamy, że mamy taką potężną tęsknotę za Bogiem Ojcem, czy raczej wszystko robimy, żeby nie czuć tej tęsknoty?
A przecież to nie jest ojczym. Nie zostawię was sierotami. I tym bardziej dla nas, ludzi, jest to cenne odczucie posiadania Ducha Świętego, nie na zasadzie więzienia, posiadania jakiejś rzeczy. Pozwolenie, żeby On przyszedł do mnie i żeby każdej chwili, o każdej minucie mieć dostęp do tego gestu Ojca, który w każdej chwili głaszcze mnie po głowie. No oczywiście dorosły facet, dorosły mężczyzna, 45-letni, który tutaj stoi przy tej katedrce, mógł powiedzieć, wstydzę się przyznać do tego, ale nie wstydzę się. Ja lubię doznawać czułości, miłości od Pana Boga. On mi pozwala istnieć. I popatrzcie, bracia i siostry, jak to jest. Sierota wie, że ma ojca, ale wiedza jest niczym wobec doświadczenia. Wobec spotkania, przytulenia, gestu, który wypełnia ciepłą miłość. Syn marnotrawny wiedział, że ma ojca, ale nie wytrzymał tam przy tych świniach i przy tym korycie. Co z tego, że wiedział, że ma ojca? On poszedł, żeby doświadczyć przytulenia, ogarnięcia. I tak jest ze mną, tak jest z tobą, że dopóki nie poczujemy Jego dłoni, nasze życie marnotrawi się wśród wieprzów. Wszędzie Go szukamy, ale akurat nigdzie Go nie ma. Bo On jest tylko w sobie. Nie wystarczy być nawet blisko Boga, trzeba Go doświadczyć, mieć Go w sobie. Można przy Komunii Świętej być o całą drogę mleczną oddalonym od Ojca Niebieskiego. I można siedzieć pod chórem, tam gdzieś przy drzwiach i czuć bliskość Jego miłości. Przypomnijcie sobie, Judasz jako jedna z pierwszych osób na ostatniej wieczerzy zanurzył chleb w naczyniu z winem. I Jezus powiedział, ten, który wyciąga rękę z chlebem i macza ze mną w tym naczyniu, wyda mnie. Wyciągnął rękę po to, żeby zdradzić Boga. Boga, który wyciąga rękę, żeby nam odpuścić wszystkie zdrady. I kiedy czyta się Pismo Święte, to zawęża się tylko do Ewangelii Mateusza na przykład i obserwuje się te wszystkie fragmenty, w których Jezus na przykład wyciąga ręce. Po co Jezus wyciąga ręce w Ewangelii Mateusza? Żeby coś wziąć, żeby się czegoś napić, żeby narąbać drzewa. Co On robi z tymi rękami, ten Pan Bóg? Wystarczy tylko jedna Ewangelia Mateusza. Zobaczcie, po raz pierwszy Jezus wyciąga rękę u Mateusza w 8 rozdziale, kiedy pada przed nim trędowaty i mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I zanim jeszcze Jezus zdążył powiedzieć, chcę, to wpierw wyciągnął rękę. Jego ręka była szybsza niż wyrażenie Jego woli. I bądź czysty, dopiero później powiedział. Taka szybka dobroć Boża. Albo w tym samym rozdziale 8, w 15 wierszu wchodzi do domu teściowej Piotra i widzi, że ona leży na gorączkę. Rozgorączkowana kobieta ledwo zipie. Jezus ujął ją za rękę. Pierwszy wyciąga rękę do człowieka, który jest rozgorączkowany, który traci przytomność, ponieważ martwi się o byt, o istnienie, o to wszystko, co tutaj jest, ten stres cywilizacyjny. I ona też taka była, zabiegana, zalatana, padła po prostu z bezsilności, bo wszędzie była i wszystko chciała zrobić. Ale bez ręki Bożej nie dała rady. Albo u Mateusza w 9 rozdziale Jair przychodzi, przełożony synagogi. Jezus mógłby powiedzieć, a ty wstrętny faryzeusze, wynocha, nie? Ale nie powiedział tak. Widzi przełożonego synagogi, on mówi, przyjdź, połóż rękę na nią, a ona będzie zdrowa, nie wstanie. Jezus przychodzi, ujął ją za rękę. Dziewczyna wstała. I później w synagodze Żydzi patrzą na niego, chcą go oskarżyć, a on zobaczył człowieka, który miał uschłą rękę. Mówi, wyciągnij rękę. Wszyscy mieli zdrowe ręce i nikt mu nie podał ręki. Tak jak w domu Szymona Faryzeusza, nawet mu nie wymyli rąk czy nóg. Nawet mu Szymon Faryzeusz nie pocałował policzka. Nawet jak Judasz nie zrobił tego. A Jezus przynajmniej tego z usłą ręką mówi, wyciągnij rękę. Bóg ma do nas wyciągniętą rękę. Kiedy przyszła rodzina, klan Jezusa, ci wszyscy kuzyni, ciotki, wujki i tak dalej, pociotki, i stanęli, mówi, przyjdź tutaj do nas, co ty człowieku robisz? Odszedłeś od zmysłów. I ktoś mu powiedział, przyszli, twoja rodzina przyszła, nie niepokoi się o ciebie, bo on bardzo dużo cudów czynił. To on wyciągnął rękę na apostołów i powiedział, to jest moja matka. Bo ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są moją matką. I znowu ta ręka ojca wyciągnięta, w miłości, nie w odrzuceniu. On nie powiedział, nie znam tej matki. Albo odżegnuję się od Miriam.
albo nie chce mieć wspólnego z tą rodziną. On tylko pokazał nową rodzinę i inny sposób rodziny, inne więzy rodzinne. Bóg, jak widzimy, jest dobry z tą swoją wyciągniętą ręką do nas. Kontemplujemy krzyż. Czy my mamy wyciągnięte ręce też do Niego? Czy też czekamy na sytuacje katastroficzne, żeby nas wreszcie zmusiły do tego, żeby wyciągnąć do Niego ręce wzywołaniem: Panie, ratuj Boginę, jak Piotr. Dopóki chodził po falach, to nie wołał Jezusa o nic. Ale jak tylko zaczął tonąć, mówi: Panie, ratuj Boginę, Jezus natychmiast wyciągnął rękę. Mógłbym jeszcze wiele takich przykładów tutaj przytoczyć wam, żebyśmy zobaczyli, jaki jest Bóg wobec nas, jak my jesteśmy wobec Niego.